Халелуя! Кохані, трошечки до слова. Трохи до слова теж ще дійсно зручно. Ще застанавливаю дійсно, але не тільки дійсно, через вілі дні перед дійсним спотканням, як затитулувати, або як повідати, о чому хочемо дійсно мовити. Але така мисль мені прийшла. Така мисль, щоб зачати від того. То буде з певністю згодне з тим, що повідав Бог. Зараз будемо звертатися до слова. Але так хотів би то зачати. Не присягай, але дотримуй слова. І так би хотів, щоб зачати. Не присягай, не обіцяй, але дотримуй слова. І віте, напевно, вірус нас придажило ще, щоб щось обіцяти. Ілу з нас, не będę prosił was, żebyście podnieśli ręce, bo pewnie nikt by nie trzymał jej w dole. Ilu z nas powiedziało Bogu już nigdy więcej? Z różnych powodów. Obiecuję, przysięgam, przyrzekam. Ale Biblia zachęca nas i Jezus Chrystus powiedział to, ale nie tylko, żeby nie używać czegoś takiego. I zawsze sugestia jest, czy myśl jest taka, jeżeli mam nie przysięgać, to znaczy, że moje słowo jest nic nie warte. Ale przeczytajmy ten fragment, do którego ja w zasadzie się powołuję, na który się powołuję w tej chwili. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 33 werset. Zobaczmy, jaki jest sens tego stwierdzenia, a w zasadzie wyjaśnienie sensu przykazań Starego Testamentu. Dlatego, że Jezus Chrystus w wielu tutaj akurat fragmentach mówi o tym i zaczyna takie stwierdzenie: słyszeliście, iż powiedziano. I oczywiście on zwraca się do wiadomości ze Starego Testamentu, do zakonu i mówi: nie to powiedziano, że jest tak i tak, wy nigdy tego nie róbcie, ale wręcz przeciwnie. Bo ja wierzę, że na przykład, może zacznijmy 5 rozdział 17 werset, Jezus mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon i proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jezus tak naprawdę nigdy nie był przeciwko zakonowi, przeciwko przymierzu czy przeciwko Bożym przykazaniom. Ale Jezus w swoich słowach bardzo często wyjaśniał sens Bożych przykazań i wykazywał na sedno, o co Bogu chodziło w przykazaniach. I tutaj czytamy od 33 wersetu: słyszeliście także, że powiedziano prorokom, przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale Panu dotrzymasz swoich przysiąg. A ja wam powiadam, Jezus mówi, abyście w ogóle nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemi, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimie, na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym albo czarnym. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. I gdybyśmy w skrócie mogli powiedzieć o tym, co powiedział Jezus, to mówił tak: nie przysięgaj, ale dotrzymuj słowa. Niech twoje tak będzie tak, niech twoje nie będzie nie. Ale nie przysięgaj, nie mów, że na pewno, nie mów, że niech na moją głowę, na grób mojej matki, na co tam, jak bum cyk cyk, jak Boga kocham, przysięgam na... Nie przysięgam, ale niech twoje tak będzie tak, a twoje nie, niech będzie nie. W liście Jakuba jest napisane 4 rozdział i 13 werset. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam na jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, o czymże jest życie wasze. Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. 4 rozdział, 13 werset. List Jakuba. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli
i zrobimy to i owo. Wy natomiast chełpicie się przechałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. I tutaj czytamy, że Jakub, apostoł Jakub mówi coś takiego, że wy teraz do was, którzy mówicie, pojedziemy tam i przez rok zrobimy to i to. Nic nie możemy zrobić, jeżeli Bóg nie da błogosławieństwa. Tak naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić, jeżeli Bóg nie da siły. Nikt nie jesteś w stanie uczynić dobrego, jeżeli nie będzie Bożego pomazania i Bożego namaszczenia, jeżeli nie będzie Bożego wsparcia. Mówiąc, ja zrobię na pewno, to tak samo jakbyśmy mówili, nie potrzebuję Boga, a sam jestem w stanie sobie poradzić. Ja chciałbym, żebyśmy też to dobrze o tym pomyśleli. Dlatego, że wiecie, Bóg chce mieć relację z człowiekiem. Bóg chce, ja wierzę też, oglądać Bożą chwałę w naszym życiu. Ja jestem przekonany, że Bóg chce, tak jak mówi w swoim słowie, żebyśmy byli światłością świata i solą ziemi. Ale to, do czego dzisiaj zmierzam, czy chcę pokazać, że to się nie stanie na podstawie tego, że będziemy mieli coraz to większe deklaracje w swoim życiu. I myślę sobie, że wielu z nas może być ze swojego życia nie do końca zadowoleni, że jesteśmy nie do końca usatysfakcjonowani z tego, co robimy i z tego, w jaki sposób Bóg przez nasze życie działa. I czasami myślimy, że kolejne deklaracje, albo kolejne obietnice, albo kolejne przysięgi mogą to zmienić. Ale coś wam powiem, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości, że teraz, to już na pewno ja od dzisiaj, ja przysięgnę, ja powierzę się, albo ja obiecam i nastąpi zmiana. Jezus mówi, nie obiecuj. I powiem wam, pierwsza kwestia, ja jestem przekonany o tym, nie obiecuj, dlatego, że tak naprawdę sam nie możesz nic robić. Po pierwsze, nie obiecuj, nie deklaruj, nie przysięgaj, bo tak naprawdę sam nie jesteś w stanie nic zrobić. I myślę sobie, że oczywiście my musimy znać Bożą wolę i wiedzieć, w jaki sposób Bóg nas chce prowadzić. I w tym możemy powiedzieć, w takim kontekście, że ja będę coś robił, bo wierzę, że Bóg mnie w tym poprowadzi. Ale samemu deklarując, że ja coś zrobię, to tak jakbyśmy stwierdzali, że nie potrzebuję Boga. Wiele lat temu, myślę, że około 15, byłem w Gdyni w jednym ze zborów i tam pastor zapytał mnie, czy powiem kazanie. A przyszedłem, nie byliśmy umówieni, że tam wejdziemy, z Danusią byliśmy i on nas zobaczył i podszedł do nas i mówi, o świetnie, że jesteś. I tak z zaskoczenia mówi, to będziesz głosił dzisiaj. A ja mówię do niego, jak Bóg pozwoli. A on tak popatrzył na mnie i mówi, pozwoli, pozwoli. Nie bój się, pozwoli, pozwoli. I to tak śmiesznie zabrzmiało i oczywiście ja wierzę, że Bóg oczywiście chce, żebyśmy dzielili się Słowem, dzielili się tym, co przeżywamy z Bogiem. Naturalnie tak. Ale ja wierzę, żebyśmy w swoim myśleniu byli skoncentrowani na tym, że tak naprawdę całe nasze życie to jest w Jego ręku tylko. Że my nie mamy swojej siły, żeby robić rzeczy. Że my oczywiście powinniśmy uczyć się, powinniśmy nabywać mądrości. To jest oczywiście prawda, ale tak naprawdę i tak w tym wszystkim my potrzebujemy Jego namaszczenia. Jezus mówi, nie przysięgaj ani na swoją głowę, na nic, bo nic nie jesteś w stanie sam zrobić, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Nic nie możesz zmienić, tak naprawdę nie mamy wielkiej siły. Mamy tylko tyle siły, ile Bóg nam da. Amen? Masz tylko tyle siły i mądrości, ile Bóg uznał, że możesz mieć. Masz tylko tyle wiedzy, ile dostaliśmy od Boga. I powiem wam, że czasami, ja będę chciał jeszcze pokazać nam troszeczkę ze Starego Testamentu, jak działa przysięga i dlaczego to jest takie ważne i dlaczego Jezus pokazał to, czy zwrócił na to uwagę. Ale ja też wierzę, że my wielokrotnie słyszeliśmy przysięgi w swoim życiu.
Myślę sobie, że wielu z nas jest zniechęconych albo czasami nawet rozdrażnionych, dlatego że byliśmy świadkami obietnic i przysięg, które nie zostały spełnione. Czy to prawda? I czasami to faktycznie nie jest nawet wina czyjaś do końca. Ostatnio z naszym synem rozmawialiśmy, z Oktawianem. Robili remont łazienki. I przyszli fachowcy. I oni ich pytają, ile będziecie robić tą łazienkę?